Dzień dobry, Kociakwik, piwny głos w waszych domach i w ogródkach. Tak, bo jesteśmy dzisiaj w ogródku Craft Beer Muranów i będziemy zaraz pić piwa. Tak, korzystamy z ostatnich ciepłych, fajnych, przyjemnych dni być może. Obok tutaj szumi, jakieś pierdzioszki przejeżdżają. Szumi Wisła. Tak. I śmierdziawka. Tak, ale chciałam powiedzieć, że będziemy pić piwa, więc mamo, nie oglądaj, bo będziesz zła. Moja mama może oglądać, nie ma nic przeciwko chyba. Dobra, ale nie będziemy pić tak po prostu jakiegoś tam piwa, tylko mamy temat przewodni. A tematem przewodnim jest mityczny, legendarny, święty Graal, czyli pilz za 3 złote. Pytanie, czy coś takiego w ogóle istnieje, a jeżeli istnieje, to czy to da się właściwie pić? Istnieją piwa, które są podpisane pilz i kosztują 3 złote. I właśnie takie mamy. Oraz istnieją pilsy, które nie kosztują 3 złote. I też takiego mamy. I teraz pytanie, czy one się różnią, muszą się na różnić. Pewno. Natomiast czy to jest tak, że te pilsy za 3 złote są dobre, czy to są prawdziwe pilsy? No to się okaże. Zacznijmy w ogóle od, no co, bierzemy pierwszego, a co tam będziemy? Którego pierwszego sobie pan życzy? Namysłów. Namysłów. Dla tych, co się znają. Ej, trochę potrząsnęłam niechcący, bo wyjmuję z lodu i ocieka. Nie jest wstrząśnięty. Piękna zielona butelka, na pewno piwo ma aromat... Marihuanen. Tak to mówią niektórzy. Mówi się, że skunksa, nie wiedzieć czemu. Tak. Ale skąd się wzięła to, że to jest taki święty Graal, to, że to jest taki running joke? Nie wiem, jak tak młodzież ostatnio mówi. Też. Wzięło się to oczywiście z Browar Bizu, jakaś tam dyskusja była i niestety nie udało mi się dokopać do oryginału. No ale pilz za 3 złote to miał być taki symbol dobrego piwa. To powinien być dobry pilz dostępny właśnie za 3 złote. I co ciekawe, te 3 złote było 10 lat temu. Ojejku, jak to właśnie śmierdzi. Też mi tak się śmierdziało, aż spojrzałam. I teraz też pilsa za 3 złote można, czyli mimo pewnych zmian, pewne rzeczy są stałe. Jest wiele testów pilsów za 3 złote na blogach. I to też jest test pilsów za 3 złote na blogu. Tak, w pewnym sensie. No dobrze. Spróbujmy pierwszego, czy da się w ogóle to wypić. Ile on kosztował może? Poniżej 3 złotych. Poniżej 3, jakieś więc... 2,70, 2,80. Robiłem zakupy w jednym sklepie. Po prostu wziąłem wszystko, co miało napisane pils i kosztował poniżej 3 złotych. No bo jeżeli piwo jest opisane jasne, pełne i kosztuje 1,50 zł, to pilsem się nie tytułuje nawet samo w sobie. Znaczy, wąchałam gorsze rzeczy w życiu. W tym kraftowe gorsze rzeczy. Mhm. Natomiast nie jest to też szczególnie zachęcający aromat. No jest kukurydza, jest siara, jakieś tam może tchnienie chmielu. No przede wszystkim raczej słodowe aromaty. Słodowo-słodkawe, warzywno, obrzydliwe. Pyszne. Następne. To nie jest pils. Gdzie jest goryczka? Ale co zostaje na języku w ogóle? Jejku! Fujcia. Dobra, bo właściwie... Kukurydza. Czym jest pils? No właśnie, czym jest pils? Pils jest... jasnym piwem dolnej fermentacji, ale są pewne konkretne wytyczne. BJCP? Tak. Co musi być w pilsie? Pils powinien być wytrawny. Pils powinien być jasny, klarowny. Powinien mieć niewielką słodowość, to już zależy. Czeski będzie bardziej słodowy, niemiecki będzie mniej słodowy. Ale ta słodowość nie powinna być na pierwszym planie, tak jak w marcowych, tak jak w koźlakach innych, tak jak w tym niedobrym. Pozew od namysłowa już czeka. Przede wszystkim pilz powinien być wytrawny, gorzki i chmielowy. Powinien być. I to na przykład niemiecki musi być też bardzo wytrawny, bardzo mocno odfermentowany, gorzki. Crisp, clean and refreshing. No to nie było żadne. No właśnie, taki zawsze powinien być pils. Crisp, clean, refreshing. Highly attenuated, bitter.
styli. Wytrawny, rześki, orzeźwiający, z taką fajną, przyjemną goryczką, która zachęca do wzięcia kolejnego łyka, bez słodyczy, bez słodowych takich mocnych smaków. Czy zgodzisz się ze mną? Tak, zgodzę się z Tobą oraz z BJCP. Natomiast mam pytanie, jak to jest z tym masłem? Z masłem jest tak, że jest to ewidentna wada, która tak często występuje w czeskich pilsach, czy tam swetlych leżakach, czy lagerach, jak zwał, tak zwał, że została po prostu przyjęta jako charakterystyka stylu, jako... O, tak właśnie jeżdżą rowerzyści po Warszawie. Mandaty powinny być za to. Kontynuuj. Kontynuuję. Diacetyl generalnie nie powinien być w pilsie. I jest wadą. Ale w tylu pilsach jest czeskich, że po prostu tak już został. Tak jak... Nie, dobra. Bo zaraz powiem coś głupiego i trzeba będzie to wyciąć. Tak. Więc może przejdźmy do kolejnego... Przejdźmy do kolejnego. ...pysznego piwa. W puszeczce. Którą puszeczkę pan... A, bo są same puszeczki już teraz z tych za 3 złote. No, królowa chmielowa łubu-dubu. Jest Perła napisane pils. Chmielowa pils. No, już, tak, piwo jasne, pełne 6% alkoholu, czyli to już wygląda raczej mało pilsowo, bo pils jednak do 4-5,5 raczej w takich widełkach powinien się znajdować. Lubelski chmiel, unikalny aromat. No, zaraz zobaczymy. Dajesz. Czy lubelski chmiel pachnie kukurydzą? Będzie pyszne. Jednego nie można się czepić barwy. Nie, no oczywiście, no i w ogóle barwa jest, i klarowność. Nawet jest piana, właśnie pils też powinien mieć ładną, piękną, puszystą, białą, idealną pianę. Nie pij tego. Kojarzy mi się z taką wodą, która w zlewie jest jakiś czas i tam już zaczęło coś żyć. Aż tak źle? Skąd znasz taką wodę? Co, ja przede wszystkim połączenie... czuję jakieś takie mineralne dziwne aromaty. No ale to jest kwestia wody. No mówiłem, że woda. Nie jest tak paskudne w zapachu jak to. No jednak chyba puszka zrobiła robotę. No pewnie tak. W smaku też jest zdecydowanie lepszy. Tej kukurydzy jest mniej. Czy jest to pils? Nie, ale jest lepsze niż tamto. Jest to jasny lager, eurolager. No ale nie ma, jest tutaj słodkie, słodowe, nie jest wytrawne, nie jest przyjemnie crisp i refreshing. Kolejny nie jest pilsem. Przede wszystkim kompletnie nie ma goryczki. Właśnie, dlaczego wszystkie, może nie wszystkie, ale dlaczego tak dużo jasnych, pełnych ma na etykiecie napisane pils? Wiesz czemu? Nie wiem. Powiedz mi. Ponieważ pils jest najpopularniejszym stylem na świecie. Wszyscy pilsa kojarzą. Ludzie, którzy piją na co dzień właśnie jasnego lagera i goryczki nie lubią, mówią, że piją pilsa, bo gdzieś tam jest napisane, że pils. Łyknęli historyjki. Natomiast z pilsem jest w ogóle historia ciekawa, bo pewnie wszyscy czytaliście, słyszeliście, ty też pewnie czytałeś, słyszałaś o tym, jak pils powstał. 1842 rok. Pilsno. Pierwszy jasny lager. Co jest oczywiście częściowo prawdą. To jest prawda, też prawda i gówno prawda, więc bliżej temu trzeciemu. Po pierwsze, lagery wtedy już były. To nie był pierwszy lager. Jasne lagery, tutaj jest sprawa dyskusyjna, no ale tak. Jasne słody były znane już od jakiegoś czasu. Lagerowanie było znane. Drożdże były już... Od XV-XVI wieku już takie drożdże były. Więc zakładanie, że pierwszy raz połączyli jasne słody i drożdże dolnej fermentacji właśnie w pilznie, jest takie dosyć ryzykowne, bym powiedział. Marketingowo bardzo dobre. Piwowar Józef Grol, który uczył się od niemieckich mistrzów piwowarstwa, został wynajęty
żeby właśnie uważyć pierwsze piwo w nowym browarze, bo w Pilznie wbudowali nowy browar. Jedni mówią, że dlatego, że jakość piw w Pilznie wtedy była fatalna. Mhm. Jest w tym pewnie trochę coś prawdy. A z drugiej strony pewnie też po to, żeby zatrzymać import bawarskich piw, które były lepszej jakości. Więc wybudowali browar, żeby robić takie właśnie piwo na miejscu, żeby nie trzeba było go kupować, no żeby podatki zostały. Józef Grol jak przyjechał, to nie miał tak, że na pewno nie dostał wolnej ręki, a zrób co uważasz. Tylko miał zadanie, zrób takie i takie piwo. I takie zrobił. Więc to nie tak, że wszyscy pili ciemne, on dostał zadanie zrobienia jasnego. No nie, no zresztą to marketingowo byłoby, znaczy marketingowo, sprzedażowo byłoby trudne do ogarnięcia, bo trzeba byłoby tych ludzi przyzwyczajonych do ciemnego piwa przekonać do tego, żeby spróbowali czegoś innego, a wiemy, jakie trudne jest przekonywanie ludzi do spróbowania czegoś nowego. Dokładnie. Tak więc jest to bójda na resorach. Pierwszy pils w Pilznie, no tak, wtedy został uważony, natomiast pierwsze piwo będące reprezentantem stylu, tak naprawdę nie wiemy kiedy, ale jakoś wcześniej pewnie tak. Czyli bójda, ale nie aż taka straszna jak z wynalezieniem porteru. O porterach jeszcze na pewno zrobimy wiele odcinków. No i kolejnego. No daję kolejnego jakiego? No kolejną puszkę. Czy chcemy coś, co podejrzewamy, że będzie absolutnie obrzydliwe, czy najpierw to mniej obrzydliwe? Mniej obrzydliwe, poproszę. Amber Pils. 2,99. I po tym akurat sobie... To może być nawet nie tak złe. Słyszałam o tym nawet niezłe opinie. Jest 11,3 ekstraktu. I nie wiadomo ile alkoholu. Jak bo jestem ślepy. Musi być wiadomo. Tak. Największą czcionko napisane alkoholu, ale... Mówiłem, że jestem ślepy. I głuchy. Bardziej głuchy niż ślepy. Co? Teraz tak, to piwo było też dostępne w butelce, ale stwierdziłem, że no, puszka będzie na pewno lepsza, bo butelka była zielona. No, mucha tak wredna. Lata tutaj ciągle w ogóle coś. No. Wszędzie drzewa są i to później tak to się kończy. Kojarzycie, są takie aniołki, jeden mówi aniołek i diabełek. To tak, naprawdę właśnie tak wyglądają. Ty masz dwa diabełki. No, ja mam tylko diabełki. No dobra. No, wygląda jak wygląda. Jest tu chmielowość. No nawet coś. Tutaj jest jakiś. Ale taka kwiatowa. No okej, no ale tu jest nie, no, ja nie mówię, że to lubelski jest marynka, więc raczej nie ma się co spodziewać cytrusów. No jest też taka słodowość, taka kukurycka. No, smaku jest bardzo kukurydza. Wygląda ładnie. Brakuje tej goryczki. No. Znaczy jest chyba najlepsze tak, z dotychczasowych. Tak, jest najlepsze z dotychczasowych, ale to niestety niewiele daje. Wciąż nie jest clean, crisp i refreshing. Zdecydowanie nie jest crisp. Nie jest. Bo nie jest, jest to takie przyciężkawe trochę. Nie jest to złe piwo. Jest dosyć dobrze odfermentowane. Mamy 11,3,5 alko. Mhm. Ale brakuje tego odświeżonego, no brakuje takiej wytrawności fajnej, pilsowej. Czyli niestety browar Bizie nie będziesz zachwycony. Myślę, że browar Biz będzie zachwycony. Ja w sumie. Bo to nie jest takie złe. No nie jest takie złe, ale pils to nie czy to jest właśnie, jest. Czy to jest pils, bardzo naciągany pils. Taki bardzo, bardzo słaby przedstawiciel gatunku? Może. Na pewno lepszy niż pozostałe. Tak, tak. Których pilsem ciężko by nazwać. Tak. Co, następne już sięgać? Tak. To będzie dobre. Czy w ogóle zrobienie takiego piwa no jest możliwe technologicznie, zrobienie porządnego, prawilnego pilsa i opłacalne? To jest pytanie bardziej do ciebie niż do mnie. No bo ty się znasz na ważeniu piwa lepiej niż ja. No. Więc odpowiedź jest jednoznaczna. No. Bo to wszystko zależy od skali. Tutaj mamy tak. Perła, która ma parę milionów hekto. Namysłów, który też milion coś koło tego. I Amber, który ma rocznie 200 tysięcy hekto. I myślę, że właśnie te 200, koło 200 tysięcy... W no, takich browarach jest szansa na to, 100-200 tysięcy hekto. To jest roczna produkcja najmniejszego browaru, dla którego to mogło być opłacalne. Mhm.
No bo jeżeli mówimy o browarach, które, o rzemieślnikach, które mają rocznie kilka tysięcy hekto, kilkanaście, no dla nich to nie będzie opłacalne. Po prostu koszty wytworzenia takiego piwa, koszty osobowe, koszty sprzętu. Im większy browar, tym te koszty są niższe. Więc im mniejszy browar, tym wyższe i nie da się po prostu przekroczyć. Musi się to jednak opłacać. No, wypadałoby. Trzymaj, na przykład, premium pilsa. Ja miałem nadzieję, że uda mi się jakiegoś kormorana za 3 złote. Nie, bo kormorany wiemy, że są dobre. Jeden na 100. No najtańszy lager z kormorana w tym samym sklepie kosztował 4,60. No. 4,50 coś. A najtańszy kormoran w ogóle to 1 na 100 i on zwykle koło 3 kosztuje. No ale to nie jest pils. No nie. No dobra, nalewamy teraz coś, co nas trochę przeraża. Czyli piwo o nazwie Burger. Bo kosztowało... No kosztowało chyba około 2 zł. Ojejku. Żul alert. Ale premium pils nie jest dla żuli, bo 4,2. Trochę no, mało. Trochę no bo, mało. Wiesz, 4,2 dlatego, że ekstrakt początkowy tutaj pewnie to była 8 albo 9. Okej. Okay. I ważone w browarze Głubczyce. No ma pianę... Piana... symboliczna. Odjęlibyśmy punkty. Gdybyśmy przyznawali punkty. Pytanie, czy dobrze nalałem, no bo wiesz, jak się sędziuje, to trzeba nie, zrobić no, oczywiście, osobną oczywiście. Próbkę na pianę. No kolor też taki sobie. Nie no, kolor jest okej. Okay. Nie, jest trochę zbyt blady. Na niemieckiego pilsa byłby dobry. Tak? Niemiecki pils potrafi być naprawdę bardzo jasny, bardzo okay. Słomkowy, więc to jest okej. Okay. Piana minus, kolor okej, okay, klarowność super. O Jezu! Jakby ktoś się nażarł cukierków i nim już zwymiotował. Czy to jest tyle zła, może wejść w taką puszeczkę? O Jezu, ale to jest wszystko. To są w ogóle to są jakieś słodkie kwiatki plus słodkie, słodkie i słodkie i jeszcze trochę słodkich. W ogóle jakieś takie mydlano perfumowe. Niesamowite. Znaczy, jeśli chodzi o natężenie wad i różnorodność wad, to jest zdecydowany lider. To jest naprawdę. Teraz się pojawiają jeszcze szacun. Jakieś inne nuty, które są coraz gorsze. Co mi to przypomina? Robisz to. No. No dobra. Nie chcę. Żyjesz? Mydlano, mdławo, zero goryczki. To jest w ogóle jabłko jeszcze w tym wszystkim. Nie, naprawdę. Jabłko, apteka, wszystko, kurwa, wszystko. Użyłam brzydkiego słowa, ojej. Polecamy, takich doznań sensorycznych naprawdę mało, które piwo dostarcza. Weź to ode mnie, daleko. Dobra. To co, weźmy się, przepłuczmy dobrym piwem. Wiesz co, no. Ale jejku, normalnie czuję bandaże na języku. Więc tak. Ja mam otworzyć? Browar musi być odpowiednio duży, żeby mógł sobie pozwolić na coś takiego. Dlatego piwo, które teraz mamy... Nie kosztuje 3 zł. Kosztowało jakieś 3 razy tyle. Jak się tak używa? Wróciliśmy po krótkiej przerwie. To jest Wrocław Pils. Właśnie, dlaczego jest Pils, a nie Pils? Musiałem wziąć taki głupi otwieracz. No bo wtedy by ludzie pomyśleli, że to jest napisane Pils. Wrocław Pils. Mam nadzieję, że nie będzie wtopy. No, będzie głupie, jeżeli się okaże, że to jest gorsze niż tamte. Nie, no nie może być gorsze. No na pewno nie jest gorsze niż to ostatnie, ale... Wygląda bardzo ładnie. Więc to prawdopodobnie wypijmy w całości. O. No. Jest troszeczkę siarki, ale takiej akceptowalnej. Właśnie, w pils może być odrobinkę siarkowy, ale odrobinkę. Pan nie może walić siarą jak żul w tramwaju.
Nie, on nie wali siarą. Nie, nie, to nie jest. On wali innymi. Znaczy, na pewno nie, kanalizacją tam... daje, a kanalizacja to też siarka. Są tam na pewno jakieś związki siarki, tak. Ale jest też wiele innych aromatów, których nie będę identyfikować, bo się nie znam. Jest clean, crisp, refreshing, jest goryczka, która nie... Ale dużo większa niż w tamtych. Nie jest to mocna goryczka, natomiast jest wyraźna, jest krótka. Mhm. I to jest piwo, po którym chce się wziąć kolejnego łyka. Już wzięłam. Ja też. Tak powinien smakować pils. Mhm. Ale jest taka dosyć wyraźna słodowość tutaj. No, to słodowość w pilsie jak najbardziej. On taki jest bardziej w stylu czeskim niż niemieckim. No właśnie, pilsy w stylu niemieckim. Właśnie, bo o niemieckim nic nie mówiliśmy. Jest coś takiego jak Perlenbacher. Jest. To się panowie kłócą. Jak śmiesz wyjeżdżać na drogę swoją chujową Fabią, a Mercedesa? No właśnie, dokładnie tak z jakiego tu. Oj, ruszyłam mikrofonem. Pan w Mercedesie krzyczał na pana w Skodzie. To jego droga, won. Czyli Czechy, Niemcy, Skoda... Tak, właśnie taki pojedynek tu mieliśmy. No Skoda i tak jest... Tak, wiem. Volkswagena. No. Wiem, no cicho, psujesz mi teorię. Hipoteza. Więc tak, jest coś takiego jak Perlenbacher z Lidla. Nie wzięliśmy go pod uwagę, po prostu... Bo nie byliśmy w Lidlu. Ale to jest taki... Przynajmniej kiedyś był, parę lat temu jak go piłem, to właśnie taki niemiecki, czysty pils. I tutaj, moim zdaniem, wygląda to tak. Polskie browary w pilsa za 3 złote, no sorry, nie umieją. No nie umieją. Albo nie umieją, albo nie chcą. Albo to jest po prostu kwestia tego, że my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego profilu piwa jasnego. I takie piwo po prostu ludzie pić chcą. No, Perła nie jest niedobra dlatego, że... Piwowar nie umie, tylko perła jest niedobra, bo klient tak chce. No oczywiście, że klient tak chce i chwali i mówi, że perła mówi, że chmielowa, świetne. Nasza królowa i oni twierdzą, że czują tam chmieli, że jest fajna goryczka. No my tej goryczki nie czujemy. Ale my jesteśmy zepsuci. Natomiast można kupić niemieckiego pilsa, nawet takie budżetowe, dyskontowe pilsy, jeżeli są zrobione w Niemczech, to na 90% będą lepsze niż polskie odpowiedniki w tej samej cenie. Wiesz, że to brzmi jakby niemieckie zawsze lepsze niż polskie. Nie, nie jest zawsze lepsze. Niemiecka chemia i te sprawy. Nie. Kupujcie niemieckie proszki. Nie, ale jeśli chodzi o pilsa w stylu niemieckim, to kupujcie po prostu niemieckiego pilsa. No chyba, że polskiego, ale wtedy rzemieślniczego. Skoro on będzie kosztował 2-3 razy tyle, no. No tak, no ale taka sama sytuacja jest z Czechami, tak? No tych czeskich pilsów też jest sporo w sklepach i one cenowo... Dlaczego no, na siłę... Bardziej... Próbować szukać polskiego pilsa za 3 złote, jeżeli można kołta, policzkę, które są sprawdzone, znakomite, właśnie w takiej cenie około 3 złotych. Dlaczego? Dlaczego Czechom się to opłaca? Dlaczego Niemcom się to opłaca, a nam się nie opłaca? Ale znowu jakiś niemiecki. Znowu kwestia skali, ale też... Skali, ale przepisów też. Przepisów... akcyzy, która w Czechach i w Niemczech jest o wiele tańsza niż w Polsce. No właśnie. Pewnej masowości wynikającej z przywiązania do produktu. No jeżeli browar wszystko sprzedaje bez problemu, to też i stoi tam od 100-200 lat. 400 lat. Amortyzacja pewna. Właśnie. No, jest wiele czynników. Ale nie ma się co zrzymać, że polskie browary powinny robić piwo za 3 złote. No, bez sensu. I tak browar biznes nie ogląda, więc do niego nie dotrzemy z tym przekazem. Nie, ale to jest dobre piwo. Tak, jest dobre. Jest rzeczywiście dobre. To jest naprawdę dobre. Smaczne. Ale jeżeli bym chciał mieć 3 piwa w stanie tego jednego, poszedłbym do Lidla i kupił dyskontowego pilsa. Albo do jakiegoś sklepu specjalistycznego, gdzie akurat mają duży wybór Czechów. Bo tam, gdzie jest duży wybór czeskich piw, to naprawdę można znaleźć fajne, dobre desitki. No kurde, taka desitka. No, wiem. Kiedyś zrobiłeś dobrego pilsa. Tak. Nawet więcej niż raz. Tak. Ale ten, który Stoletti był z Łańcutem. Tak. Zresztą jest nowa warka teraz Stoletti na rynku.
Ale nie kosztuje 3 zł. Nie kosztuje 3 zł. Tak samo jak 3 zł nie kosztuje kryształ. No właśnie. Czy krumb, czy kakaro, czy krumb. Jakkolwiek by się teraz nie zwał. Tak. Bo nie może tyle kosztować, no bo efekt skali, no. Jeżeli mamy warkę 20, 30, 40 hekto, to butelka nie może kosztować na półce 3 zł. No. Nie da się. No dobra, a taki na przykład duży browar, gdyby chciał użyć bardzo dobrych składników do zrobienia swojego pilsa, to i tak by dał radę w 3 zł się zmieścić? Ale myślę, że dałby radę. Tak? Myślę, że spokojnie dałby radę, bo pils nie jest piwem bardzo drogim. Najdroższe w pilsie, w takim porządnym, prawnym pilsie, z perspektywy browaru jest dłuższy czas leżakowania. Ale tam stara niemiecka szkoła mówi, że tyle tygodni leżakowania, ile plato początkowe. Czyli mówimy tutaj o 10 do 12 tygodniach leżakowania. Co przy obecnej technologii naprawdę nie jest takie potrzebne. Jeżeli to jest nowoczesny browar, który ma porządne tanki, stożki, który może odpowiednio schłodzić szybko to piwo i może jeszcze odwirować. Nie mówię o filtracji, no bo to jednak trochę psuje wrażenia sensoryczne, ale odwirowanie w miesiąc. Myślę, że piwo, które będzie dobre, spokojnie można zrobić. Teraz właśnie się sypią hajty. Jak to w miesiąc pilsa? Tak, sypią się? Nie widzę. No właśnie sypią się. O, właśnie widzisz? Komentarz jest. Widzimy cię. Widzimy cię. Oczywiście no najlepiej byłoby, żeby to leżakowało bardzo długo, ale da się zrobić naprawdę dobrego pilsa. Można. Tylko pytanie, czy to się opłaci. Czy to się opłaci browarowi? No. No dobra, ale ludzie kupują pilsa, tak? Tak. Bardzo często kupują pilsa, bo zwykle podchodzą, mówię o multitapie, podchodzą do baru i proszą o jakieś normalne piwo. Tak. I to jest większość chyba. Tak, tylko że multitap nie jest klientem dla browaru, który ma kilkadziesiąt tysięcy hekto produkcji rocznej. To jest, tam krawciarze sprzedają. Tacy, którzy mają kilkaset, kilka tysięcy hekto rocznie. Dla nich multitapy są ważnym klientem. Dla dużego browaru, średniego, dużego, sklepy wielkopowierzchniowe, to jest klient. Czyli oni muszą trafić do szerokiego gusta, do szerokiego grona, które goryczki niekoniecznie lubi. Lubi, żeby było napisane chmiel, chmielowa, królowa. Nie lubi, jak jest napisane słód. Tak, ale nie lubi, żeby to piwo było gorzkie. Taki masowy konsument po prostu ma. Więc takie pilsy pilsowe właśnie w klimacie niemieckim z polskich browarów tak sobie radzą. Pewnie to się zmienia, no ale pamiętam parę lat temu, jak robiłem pilsa z manufakturą z Jabłonowem. Jak wyszło, to ludzie byli zachwyceni. Ci, którzy znają się trochę na piwie. Ale klient sklepowy, ludzie mówili, nie, to jest za gorzkie. To jest gorzkie, my tego nie chcemy, dajcie nam coś słodszego. Więc z czasem goryczka spadała. Tak, żeby jednak to się sprzedawało. No, szkoda, bo ten pierwszy pils był bardzo fajny. No, był solidnie gorzki. No, tęsknię. Wiecie, że to były czasy, że pils zrobiony w Jabłonowie był jednym z najbardziej gorzkich piw wtedy na rynku polskim? Aha! Jesteśmy tak starzy, że to pamiętamy. Jesteśmy tak starzy, że to robiliśmy. Znaczy ty jesteś. Ja jestem stary. Ty to robiłeś. Ty to pamiętasz, ja to robiłem. Nie, ja to pamiętam. Więc wszystkie te nasze wywody można sprowadzić do jednego wniosku, jednej konkluzji, że nie wszystko jest pilsem, co ma napisane pils na etykiecie. No to można w zasadzie o każdym piwie i stylu piwa powiedzieć. No przy porterach mało jest porterów, które nie są porterami, są opisane jako porter. Mogę kilka topowych polskich wymienić, które są bardziej risami niż porterami. No ale... No tak, trochę tak. No. I cała moja, cała moja koncepcja. Pozdrawiamy. Koncepcję? Chciałam powiedzieć kogo, ale zaraz będzie, że hejtujemy. No. Więc tak, pils za 3 zł z Polski, ciężki temat. Jeżeli naprawdę chcecie pilsa za 3 zł, niemieckie, czeskie, w tym kierunku lepiej by iść.
A jeśli chcesz dobrego polskiego pilsa, no to jednak trzeba wydać na niego trochę więcej. A trochę takich pilsów na rynku jest. Chyba Łańcut kilka wypuścił bardzo dobrych. Łańcut, tak, wypuszcza dobre pilsy. Stu Mostów, dobry pils. Trzech kumpli ma dobrego pilsa. Niektóre pilsy z Pinty, ten D-pils był taki solidnie gorzki. Więc jak ktoś lubi solidną goryczkę, to tak. To coś dla mnie. No. I te wszystkie, o których zapomnieliśmy, o których zaraz nam przypomnicie w komentarzach. Mamy nadzieję, że nam przypomnicie. Ale jest ich trochę. Dużo polskich browarów rzemieślniczych się bierze za pilsy. Wychodzą naprawdę całkiem dobre, ale nie są za 3 złote. Nie mogą być. Więc niestety browar Bis pozostanie niepocieszony do końca świata. Jeden dzień dłużej. Już wyszło politycznie. To się żegnamy. I widzimy się. Za czas jakiś.